Halo, z tej strony Pedro, a w tym materiale postaram się wam odpowiedzieć, dlaczego Preston zrobił kopiuj w klej, jeżeli chodzi o update Halloween. Jeżeli w ogóle nie wiecie, o co chodzi z tą akcją, to wszystko wam w tym odcinku wytłumaczę, ponieważ to, co się stało, to jest naprawdę tragedia dla całego Pet Simulator X. I podkreślenie, czy Prestonowi chce się, czy nie chce się robić tej gry. Więc zachęcam was bardzo serdecznie do oglądania tego odcinka, a dzisiaj standardowo do wygrania będziecie mieli Huge Hell Rocka w wersji Golden totalnie za darmo. Ale musicie oglądać odcinek do samego końca, ja przypominam o subskrypcji, łapce w górze i lecimy już z tym odcinkiem. Jak pewnie wiecie, event Halloween w roku 2022 jest drugim w historii Pet Simulator X eventem Halloween. W pierwszym roku cieszył się on naprawdę mega, ale to mega ogromną aktywnością, mega ogromnym zainteresowaniem, był zrobiony po prostu super. Pomimo błędu, który znacząco wpłynął na grę, a mianowicie chodzi tutaj o mytykale, wtedy bardzo często, tak naprawdę co każde otworzenie jajek wydropywał mytykal. Jedni gracze się cieszyli, drudzy gracze się nie cieszyli, no bo za łatwo się zdobywało te mytykale, potem było oczywiście kombinowane z procentami, ale koniec końców było wszystko cacy. No i przed rok 2022, gdzie dostaliśmy tak naprawdę identyczną mapę 1:1. Jeżeli chodzi, to tutaj dosłownie kilka szczegółów zostało pozmienianych, został dodany przede wszystkim ten budynek, który widzieliśmy na spawnie, no dosłownie kilka nowych modeli. Jeżeli chodzi o upgrade'y, to mamy ten sam upgrade station co rok temu, dokładnie nic, ale to nic się nie zmieniło, to jakby Preston miał na Roblox Studio gdzieś zapisany po prostu ten model i po prostu go wkleił z tamtego roku. Nawet ta tabliczka się nie zmieniła, nawet tego się Prestonowi nowego nie chciało zrobić. Oczywiście wszystkie jajka, wszystkie podesty są dokładnie tak samo zrobione jak rok temu, zostały po prostu przekopiowane. A żeby tego było mało, to nawet progres z tamtego roku się zapisał. Co za tym idzie? Jeżeli wejdziemy w upgrade'y, to mamy już wszystko zmaksowane. Jeżeli w tamtym roku kupiliście sobie spooky upgrade'y, które były naprawdę mega, ale te mega fajne i mega angażujące, serio, gracze tutaj siedzieli po kilka dni i farmili sobie te upgrade'y, a teraz jest to do zrobienia w 3 minuty, ponieważ waluta jest po prostu zepsuta. I gracze, którzy w tamtym roku poświęcili tyle dużo czasu, tak naprawdę w tym momencie nie mają z tego nic, bo nie mogą sobie poupgrade'ować tych rzeczy i muszą patrzeć, jak osoby sobie za darmo tak naprawdę to upgrade'ują. No i dla graczy, którzy grali, a wtedy naprawdę mega dużo grało graczy i mega dużo graczy z tamtego okresu nadal gra w Pet Simulator X i my nie mamy dosłownie nic do robienia na tym update'cie. Pewnie uważacie to za słabe zachowanie, ale spokojnie, lecimy dalej. Widzicie te pety? Te pety wszystkie już, no dobra, poza jednym, zaraz wam go pokażę, ale wszystkie te pety były już w Pet Simulator X, dosłownie w tamtym roku one były wprowadzone i dokładnie z tymi samymi procentami, jeżeli chodzi o wydropywalność. Jedynym nowym petem jest Huge Grim Reaper i to nie jest tak, że jest to zrobiony pet w 100% od nowa, nie, jest to wzorowane oczywiście na Grim Reaperze, czyli legendzie z tego jajka i tak naprawdę to jest pet, tylko że w wersji Huge. O, właśnie ten Grim Reaper, który aktualnie teraz widzicie. Dodatkowo statystyki tych petów są naprawdę bardzo, ale to bardzo tragiczne, więc gracze, którzy tak naprawdę grali w Pet Simulator X więcej niż 30 minut przed tym update'em, nie mają co robić na tym update'cie, ponieważ nie opłaca się wymieniać petów, bo po co wymieniać pety na słabsze? Jedyne, co mamy zmienione, to oczywiście system tych questów. Czy są one udolne, czy są one nieudolne, to już każdy oczywiście z was wie, czy dodanie 4 questów to jest tak naprawdę taki mega duży, ogromny update, który był tak hype'owany. Według mnie cała ta sytuacja jest naprawdę mega, ale to mega słabo zrobiona. Dodatkowo na moment nagrywania tego odcinka nie mamy nawet teleportu. W tamtym roku jedyne, co było właśnie fajne, to sam fakt tego, że mieliśmy ten teleport oraz, że to wszystko było nowe, wszystkie upgrade'y, wszystkie pety. Pety się opłacało wymieniać, bo po prostu pety były silniejsze. A teraz zostało pododawanych kilka balonów, kolory drzew zostały po prostu w Roblox Studio pozmieniane i dodane kilka dyń. Tylko kluczowe pytanie teraz z tego odcinka jest takie, dlaczego Preston to zrobił? Tak naprawdę odpowiedź na to pytanie zna tylko i wyłącznie Preston, ale my możemy oczywiście domniemywać, dlaczego akurat coś takiego się wydarzyło. Przede wszystkim Halloween jest naprawdę świetnym i genialnym okresem roku dla Robloxa. Bardzo dużo osób wtedy właśnie wraca do Robloxa, bardzo dużo osób wtedy gra w Robloxa, a przez co eventy Halloween naprawdę cieszą się ogromnym, ale to ogromnym zadowoleniem graczy. Po prostu jest ich coraz to więcej w gierce i Preston po prostu nie chciał ominąć tej okazji. Ale możliwe jest to, że zorientował się po prostu za późno i nie miał czasu na to, żeby wymyślić żadnej nowej rzeczy. Nie miał czasu, bo to wiecie, też potrzeba trochę czasu na zrobienie modeli, na zdeskryptowanie jakichś wszystkich nowych rzeczy, na pododawaniu nowych petów do ekosystemu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, akurat takiego balonika jesteśmy w stanie zrobić w kilkanaście minut i po prostu go zmieniać na kilka kolorów. A już jeżeli chodzi o skryptowanie, wymyślanie nowych rzeczy i tak dalej, to już potrzeba serio kilku dni. Więc Preston według mnie chciał zarobić naprawdę mega, ale to mega dużo robuxów, co za tym idzie mega dużo dolarów, ale bardzo
bardzo, ale to bardzo niskim kosztem. Po prostu jak możemy zaobserwować poprzez częstotliwość aktualizacji, poprzez częstotliwość update'ów w Pet Simulator X, no Prestonowi nie chce się już i on to na każdym kroku tak naprawdę podkreśla. Nie chce mu się już prowadzić po prostu tego Pet Simulator X'a. Ale tutaj przychodzi druga strona na medalu, no przecież ta gra zarabia naprawdę mega, ale to mega duże pieniądze i po prostu szkoda ją zostawić. Więc nie zdziwiłbym się, gdyby update świąteczny, czyli wiecie, ten w grudniu, był naprawdę jeszcze bardziej mocno wyhypowany, a koniec końców okazałoby się, że dostaliśmy dokładnie to samo, co w tamtym roku. Nawet tą walutę nie zmienił, wiecie o co chodzi, to wystarczyło widzowie zmienić to na, nie wiem, jakieś pumpkinowe ciastka, czy coś takiego, albo po prostu na dynie. I wtedy bylibyśmy wszyscy zadowoleni, ponieważ mielibyśmy teoretycznie inną walutę, ale nawet to zostało takie same, nawet kolory na tym cukierku nie zostały zmienione. Mogło to być oznaka też po prostu lenistwa, po prostu gracze i tak zagrają w tego Pet Simulator X'a. Na premierze update'u było 300 tysięcy osób, więc niezależnie co Preston wróci do tej gry, po prostu gracze w to będą grali i tak będzie i będzie i będzie i sam w to będę grał, ponieważ liczę na coś nowego. Wiecie, z nowych rzeczy, które tak naprawdę zostały dodane, to zobaczcie, mamy nową mechanikę w postaci Halloween giftów. One mają zdziałać co godzinę, no ale no nie każdemu tak naprawdę, mi jeszcze żaden gifcik tutaj nie przyszedł, a szkoda, bo już gram kilka godzin w Pet Simulator X'a, on powinien przychodzić co godzinę, ale zobaczcie, jeżeli coś jest za Robuxy, to zostało o to zadbane. Mamy nowego Halloween gifta za Robuxy? Mamy. Możemy wydać Robuxy? Możemy. Możemy? Możemy. Oczywiście, że tak. Mamy oczywiście Exclusive Elemental Eki. Zobaczcie, pierwszy raz mamy 6 petów. Każdy pet jest zupełnie inny. 2 nowych już pety. Pety kolorowe, pety bardzo ładne. Pety, które każdy z nas tak naprawdę chce mieć wyglądowo. Dało się zrobić? No oczywiście, że się dało zrobić, ale to kosztuje Robuxy. Zobaczcie na to jajko. To jajko również jest mega piękne. I co z tego? Ono jest za Robuxy. I właśnie o to chodzi, że po prostu to, co jest za Robuxy, jest naprawdę mega, ale te mega dobrze i fajnie zrobione, ale to, co nie jest za Robuxy, no to po co mamy robić coś dla graczy, którzy nie wydają Robuxów? Dodatkowo Preston chyba zapomniał o tym, w ogóle statystyki tych petów są mega, ale to mega podobne do tych petów z tamtego roku, ale wiecie, no rok temu tak naprawdę nie było Pixel Świata, nie było Axolotl Świata i tak dalej, więc te pety były naprawdę mega, ale to mega silne, a teraz? Teraz to ja dostałem takiego wampira i to jest tak naprawdę syf, to mi się do niczego nie przyda. Ten pet jest tylko 2 razy lepszy od tych petów, które w tamtym roku powstawały. Więc wydaje mi się, że Preston nawet o tym zapomniał i to do takiego stopnia była lekceważące podejście do tego update'u, że nawet mu się nie chciało po prostu pozmieniać tych statystyk. Jest to dokładnie niedopracowane, ze względu na to, że po co mamy otwierać tak naprawdę te jajka, skoro no po prostu nie wymienimy sobie petów. I jeszcze cały czas lecą huge pumpkin katy, czyli każdy, wiecie, po skończeniu się eventu Halloween w tamtym roku, tych huge pumpkin katów było coś w okolicach 1100. Teraz każdy, kto ma huge pumpkin cata, jego cena będzie drastycznie leciała w dół, ze względu na to, że cały czas, teraz 24 godziny na dobę, ze względu na to, że po prostu zarabianie cukierków jest zepsute, będzie można otwierać te jajka, co za tym idzie, po prostu gracze z pumpkin katami, na przykład ja na tym mega dużo stracą, ale mnie to tak szczerze średnio interesuje, ile są warte moje pety, po prostu ja też będę tutaj stał i będę otwierał te jajka. No ale oczywiście każdy będzie miał włączony auto settings tak samo jak ja, czyli będzie miał tylko i wyłącznie pety ekskluzywne włączone, żeby po prostu wydropić tylko i wyłącznie huge'a jak się uda. Te questy też nie są jakoś mega super zrobione, ponieważ 3 pierwsze questy robi się dosłownie w 2 minuty. Ja robiłem te 3 pierwsze questy 2 minuty, a 4 quest jest naprawdę mega, ale to mega irytujący, ale w sumie odcinek o questami albo już widzieliście, albo będziecie widzieć, ale chyba już widzieliście. Żeby wygrać takiego huge hell rocka w wersji golden totalnie za darmo, musicie zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem na moim kanale, łapkę w górę pod tym odcinkiem, a w komentarzu musicie napisać słowo Halloween oraz wasz nickname z Robloxa. Nawet sam koncept tej mapy jest bardzo, ale to bardzo podobny do tej z tamtego roku. Jeżeli nie wiecie, jak wygląda update w tamtym roku, no to oczywiście polecam wam sobie zajrzeć na przykład na mój kanał i odcinki sprzed roku, albo nie wiem, wpisać Pet Simulator X w Google Halloween 2021 i wam wyskoczą screeny. I nawet tak samo było, tutaj było pierwsze jajko, tutaj było drugie jajko i tutaj było to jajko, z którym tak naprawdę leciało bardzo, ale to bardzo dużo metykali. Aż tak mega mocno się nie przyglądałem, ale nie zdziwiłbym się, jak modele tych drzew też by były 1:1 tak samo, bo w sumie w upgraderze to tak jest. Zobaczcie, tutaj w ogóle widzimy jakąś niedopracowaną mapę, tutaj widzimy jakiś prostokąt, no co to w ogóle jest, to jest tak robione, widzowie, po prostu na sztukę, żeby było, żeby gracze się zadowolili, żeby nie było tak, że nie mamy update'ów w grze pół roku, no nie? Tutaj to samo, widzimy jakieś takie, no nie, no to tak nie wygląda gra, w którą gra 300
300 tysięcy osób. Nawet ta brama, zobaczcie nawet na tą bramę, no ona tutaj nawet wystaje, no nie. No co mogę powiedzieć, mam nadzieję, że Preston przed eventem świątecznym wyciągnie z tego konsekwencje, ponieważ na Discordzie spadła taka lawina hejtu, że 10 minut po tym, jak wyszedł update, musieli zamknąć Discorda, co za tym idzie, nikt nie mógł nigdzie pisać, a zapisanie nawet literki L na czacie, dostawaliśmy timeouta 10-minutowego. Gracze naprawdę są, byli i będą bardzo zbulwersowani, no co to jest? Możecie wyrazić swoje zdanie w komentarzu, dziękuję za oglądanie, w opisie macie link do Discorda, gdzie rozdajemy pety, gemy i robuxy totalnie za darmo oraz do mojej nowej gry na Robloxie, która za niedługo będzie miała premierę. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, siemano, pa pa!